Kolejne pytanie. Ktoś zadał, pani jedna zadała, przyjaciółka, bardzo miła, sympatyczna osoba. Pytanie, skoro zbawienia nie można utracić, to jak rozumieć tekst Hebrajczyków 10, werset 37 do 38? Czyli Hebrajczyków, list do Hebrajczyków, 10 rozdział. Bądź jeszcze bardzo, bardzo maluczko, a oto ten, który ma przyjść, przyjdzie, a nie omieszka. A sprawiedliwy z wiary żyć będzie, a jeśli by się kto schraniał, nie kocha się w nim dusza moja. Przeczytałem z Biblii Gdańskiej. Czyli jest tutaj pytanie, które oparte jest o wyrwanym z kontekstu przynajmniej jeden werset więcej trzeba przeczytać. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się schraniają ku zginieniu, ale z tych, którzy wierzą ku pozyskaniu duszy. I teraz to pytanie. Skoro zbawienia nie można utracić, to jak rozumieć tekst Hebrajczyków 10, werset 37 do 38? Kontynuuję to pytanie, to nie są moje słowa, tylko ta osoba, która pyta tak. Ja odczytuję, że jeżeli człowiek straci wiarę, a wiemy, że to się zdarza, to wtedy utraci również zbawienie. Oczekuję od Pana wypowiedzi na ten temat. Koniec pytania. Czyli skoro zbawienia nie można utracić, to jak rozumieć tekst Hebrajczyków 10, 37 do 38? No więc jakby tutaj odpowiedzieć najprościej, jeżeli chcemy bazować na tym wycinku. Moja odpowiedź jest taka, należy spojrzeć co najmniej o jeden werset dalej, do wersetu 39. Czyli jak tutaj czytamy od 37, bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania, lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Lub też, bo jeszcze maluczko, bardzo maluczko, a oto ten, który ma przyjść, przyjdzie i zwlekać nie będzie, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie, a jeśli się kto ukryje, nie kocha się w nim dusza moja, lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się ukrywają ku zatraceniu, ale z tych, którzy wierzą ku zbawieniu duszy. Autor listu do Hebrajczyków mówi, że my jako chrześcijanie nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną. Ale my nie jesteśmy cofaczami z powrotem na zatracenie, ale z wiary na zbawienie duszy. Są pewni ludzie, których opisuje też list do Hebrajczyków, 6 rozdział, tacy jak Judasz, którzy przez wiele lat słuchali najlepszych kazań, sami również uzdrawiali, sami również głosili Ewangelię, ale nigdy nie byli wierzącymi. I to o nich mówi Słowo Boże w takich miejscach. Mogliby skorzystać ze zbawienia, mogliby uwierzyć, ale przed uwierzeniem cofają się. Są też ludzie, którzy uwierzyli, ale pod wpływem na przykład jakichś przeżyć tą wiarę utracili. I niektórzy błędnie myślą, że gdy wierzyli, to posiedli zbawienie, ale gdy stracili wiarę, stracili również zbawienie. To jest oczywiście błąd. Co do utrzymania wiary, to przecież wiara jest pewnością tego, czego nie widzimy. Nie da się wierzyć w coś, co widzimy. Naturalne zatem jest, że każdy wierzący zaczyna widzieć, że kiedy wierzący zaczyna widzieć, że z chwilą, gdy wierzący zaczyna widzieć, przestaje być wierzącym, bo już widzi.
W przypadku każdego zbawionego tak będzie w momencie, gdy ujrzy Pana Jezusa twarzą w twarz. Jednak są tacy jak na przykład Salomon. Jemu Pan się ukazał. Czytamy o tym w 1 Królewskiej, 3 rozdział, 5 werset. W Gibeonie ukazał się Pan Salomonowi nocą we śnie. I 1 Królewska 9:2. Ukazał się Pan Salomonowi po raz drugi, jak mu się ukazał on dziś w Gibeonie. I także 1 Królewska 11:9. To też Pan rozgniewał się na Salomona, za to, że odwrócił serce swoje od Pana, Boga Izraelskiego, który mu się dwukrotnie ukazał. Także druga Księga Kronik, 1 rozdział, 7 werset. Tej nocy ukazał się Bóg Salomonowi i rzekł do niego: proś, co mam ci dać. Druga Kronik 7:12. Ukazał się Pan Salomonowi w nocy. Był Salomon zatem wierzącym, ale cofnął się. To jest tylko i wyłącznie złe zrozumienie słowa wiara. Na przykład anioły, które nie zachowały swego kręgu posłuszeństwa, czyli demony, wierzą, ale drżą. Na przykład w 8 rozdziale Ewangelii Jana mamy opisane, że mówił Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Jan 8:30, gdy tak mówił, wielu uwierzyło w Niego. Jan 8:31, mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. Co do tych Żydów, z Jana 8:30-31 nie ma dowodu na to, aby byli zbawczo wierzącymi. Aniołów, które nie zachowały swego okręgu posłuszeństwa, czyli demonów, też wiara nie zbawia, a doprowadza je do drżenia. Salomon również był wierzącym, a jednak cofnął się i poszedł w bałwochwalstwo. No i Salomon nie stracił zbawienia, mimo że poszedł w bałwochwalstwo. Został ukarany ciosami ludzi, jego syn stracił królestwo, ale sam Salomon jest zbawiony i jest w niebie. Pierwsza Księga Kronik 17:13. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Nie odejmę mu łaski mojej, jak odjąłem ją temu, który był przed tobą. Więc tutaj jest wyraźnie napisane. To jest wyraźnie powiedziane o Salomonie. Należy też odróżnić rodzaj wiary. Może być prawdziwa i właściwa, może być prawdziwa, ale niewłaściwa, a może być też jakby fałszywa. I ta sama wypowiedź o Salomonie. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Gdy zgrzeszy, ukażę go rózgą ludzką i ciosami synów ludzkich, lecz łaska moja od niego nie odstąpi, jak odjąłem ją Saulowi, którego usunąłem sprzed ciebie. Jeśli ktoś uwierzy prawdziwie i właściwie, to nawet jak cofnie się, nie straci zbawienia. Druga Księga Samuela, 7 rozdział, 14 werset. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Gdy zgrzeszy, ukażę go rózgą ludzką i ciosami synów ludzkich. Gdy wierzący grzeszy, jak mamy to opisane m.in. w pierwszym liście do Koryntian oraz w liście do Hebrajczyków 12, to Bóg karci go albo ciosami ludzi, albo jakąś chorobą, albo jeżeli już całkowicie taki wierzący namiesza, to nawet potrafi go zabić jak Ananiasza i Safirę, którzy okłamali Boga Ducha Świętego. Ale idzie taki człowiek do nieba, tyle że szybciej. Zdecydowanie, jeżeli ja teraz wierzyłbym, że miś Koralgol to Jezus i mówiłbym, że wierzę w Jezusa, to brzmi to prawie tak samo, jak mówi prawdziwy, właściwie wierzący. Ale ta moja wiara byłaby godna potępienia, bo miś Koralgol nie jest Jezusem. Albo mogę wierzyć w prawdziwego Jezusa, ale nieprawdziwe rzeczy o prawdziwym Jezusie. Na przykład mogę wierzyć w prawdziwego Jezusa, ale wierzyć w Niego jako tego, który pomoże mi spłacić długi, albo pomoże mi w biznesie, albo tego, który pomoże mi wychować dzieci, lub tego, który mnie uzdrowi lub uwolni z alkoholizmu. Ale jeżeli nie uwierzę w Niego jako tego, który pomoże mi zwalczyć moje grzechy i tego, który moje grzechy oddali ode mnie,
to jest to niewłaściwa wiara we właściwego Jezusa. Znowu, taka moja wiara byłaby godna potępienia. To prawda, że Jezus pomaga znaleźć nam przyjaciół, uzdrawia nas, gdy jesteśmy chorzy, jeśli jest taka Jego wola. To potrafi nawet wielkie choroby usunąć, pomaga lepiej otwierać ludzkie drzwi i faktycznie może ktoś znaleźć pomoc Jezusa w spłaceniu długów, ale ta pomoc od Pana Jezusa, choć prawdziwa, od prawdziwego Jezusa, nie powoduje, że taki człowiek pójdzie do nieba, jeśli ten człowiek nie wyznał Jezusowi grzechów i nie skorzystał z doskonałej ofiary Pana Jezusa jako ofiary za grzechy. Znam, bo mam w rodzinie byłego alkoholika, który modlił się do Jezusa, aby Jezus go uwolnił od alkoholu. I ten wieloletni pijak z dnia na dzień został przez Jezusa uwolniony od alkoholu. Stał się wzorowym mężem, stał się wzorowym pracownikiem, ale nie chce nawet słyszeć o tym, żeby uwierzyć, że Jezus umarł za jego grzechy. On uważa, że on potrzebuje pomocy Jezusa, aby uczynić ziemię lepszą. Wierzy, że ten Jezus, prawdziwy Jezus, którego naprawdę cechy opisują zgodnie z Biblią, i on wie, że ten Jezus, którego on wierzy, ma spowodować, że ludzie będą patrzeć na jego życie jako byłego alkoholika i też będą poprawiać się, aby czynić ziemię lepszą. Niestety ten człowiek, jeśli nie zmieni swojego rodzaju wiary, z tą taką wiarą pójdzie do piekła. Mimo, że wierzy w prawdziwego Jezusa, ale wierzy w nieprawdziwą Ewangelię, bo to jest oczywiście dobra nowina, że pijak przestaje pić w wyniku działania Jezusa. Z alkoholem było mu gorzej, bez alkoholu jest mu lepiej. To dobra nowina, że Jezus uwalnia od alkoholu, ale taka dobra nowina nie zbawia i wyznawcy takiej dobrej nowiny, jeśli nie łączą jej z dobrą nowiną o zbawieniu na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa, idą do piekła. Jeszcze zwodzą innych i ciągną do piekła za sobą. To trochę tak jak z modlitwą, o której pisze Jakub w 4:3. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swoich żądz. Odstąpienie od wiary może być również wtedy możliwe, gdy ta wiara jest prawdziwa i prawidłowa, ale wtedy taki człowiek nie straci zbawienia, bo zbawienie jest nieutracalne. Nawet mogą być osoby, które zupełnie stracą prawdziwą wiarę, a mimo tego, że resztę życia przewegetują w niewierze, to po tej wegetacji będą w niebie. Wiara jest potrzebna tylko wtedy, kiedy przystępujemy do Boga. Uwierzył Abraham Bogu i wtedy zostało mu to poczytane ku usprawiedliwieniu. Nie jest napisane wierzył Abraham Bogu, tylko uwierzył. Uwierzył. To nie to samo słowo, co wierzył. Uwierzył Abraham Bogu i wtedy zostało mu to poczytane ku usprawiedliwieniu. To tak, jak osoba, która tonie w rzece, gdy jest ratowana, musi chwycić koło ratunkowe jeden, jedyny raz, jak jest wyciągana z wody. Po wyciągnięciu koła z wody razem z ratowanym, ten ratowany nie musi nosić tego koła ratunkowego przez całe życie ze sobą, pod groźbą, że znowu się utopi. Kto przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że Bóg istnieje i że nagradza tych, którzy do Niego przystępują. Tak mówi list do Hebrajczyków. Znowu, uwierzyć. Jeden raz chwycić koło ratunkowe, dać się wyciągnąć. Uwierzyć, to znaczy jednorazowo uwierzyć. Jan 9:36. Któż to jest Panie, aby mógł w Niego uwierzyć? Jan 12:39. Dlatego nie mogli uwierzyć. Rzymian 10:14, którego nie uwierzyli, a jak mają uwierzyć w tego? 1 Tymoteusza 1:16, mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu. Hebrajczyków 11:6, bez wiary zaś nie można podobać się Bogu, kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Albo Ewangelia Jana, 6:37. Tego, który do mnie przyjdzie, nie wyrzucę precz. Jeden raz wystarczy przyjść do Jezusa. Jeden raz. I w kontekście tego Pan Jezus potem mówi, że wola Ojca, który mnie posłał, jest ta, abym ze wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, ale abym to wzbudził w dzień ostateczny, a wola tego, który mnie posłał, jest ta, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy weń, miał życie wieczne, a ja go wzbudzę w dzień ostateczny.
jest wyraźnie powiedziane, że jeden raz wystarczy przyjść do Pana Jezusa. I także szósty rozdział Jana 28. Rzekli tedy do Niego, cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże? Odpowiedział Jezus i rzekł im, toć jest dzieło Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał. I także Ewangelia Jana, trzeci rozdział, też jest wyraźnie powiedziane i nie da się tego z niczym pomylić, że mamy, kto wierzy weń, nie będzie osądzony, ale kto nie wierzy, już jest osądzony, iż nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Czyli kto nie uwierzy, pójdzie do piekła, a kto uwierzy, nie pójdzie do piekła. Także wyraźnie mamy, bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Oczywiście, jeżeli mamy kogoś, kto traci wiarę, to jego stan jest bardzo zły i komfort życia takiej osoby spada. Taki człowiek jest nazywany w Piśmie Świętym cielesnym człowiekiem, ale jeśli w jego życiu był okres, kiedy spotkał Pana Jezusa i uwierzył Mu ku zbawieniu, to nawet jeśli później straci wiarę i przez resztę z tego życia wegetuje jak pies albo jak świnia, to jest zwyczajnie nieszczęśliwy, ale zbawienie jest nieutracalne. Bóg będzie go karcił różnymi sposobami, ale on może się nawet na Boga gniewać, jak Jonasz gniewał się na Boga za to, że uschła roślina, która dawała mu cień. Jonasz nawet sobie życzył śmierci, mówiąc, że lepiej mu umrzeć niż żyć. Prawdziwy wierzący Jonasz, który przed chwilką głosił Słowo Boże, chwilę później popadł w taką manierę. Wiele osób ma głoszoną Ewangelię, gdy są małymi dziećmi, na przykład w szkółce niedzielnej. I część z tych osób naprawdę się nawraca, ale potem pod wpływem środowiska lub szkoły lub kolegów oddala się od Boga, czasem oddala się tak bardzo, że całkowicie o Nim zapomina. Jeśli te osoby naprawdę były nawrócone jako dziecko i potem do 80 roku życia, gdy w wieku 80 lat umierają całkowicie, reszta ich życia jest przekreśleniem wszystkiego, to i tak są zbawione. Są nieszczęśliwe na ziemi, ale są zbawione. Niektóre z tych osób mogą nawet głosić fałszywe poglądy. Niektóre z tych osób nawet mogą być świadkami Jehowy lub adwentystami, albo wręcz buddystami lub krisznaitami lub ateistami. To niewyobrażalne, jak wiele dziwnych rzeczy może zrobić człowiek zbawiony. Przykład Salomona pokazuje nam to bardzo. Nieposłuszeństwo rodzicom, cudzołóstwo i wiele innych brudów to było w przykładzie Samsona, który był zbawiony, jest zbawiony, ale jego życie było bardzo, bardzo skomplikowane. Albo Ananiasz i Safira. Chrześcijaninowi w dobrej kondycji do głowy nie przyjdzie, aby zrobić coś takiego, jak zrobił Ananiasz, Safira lub Salomon. Zauważmy, że nawet Piotr, o Piotrze apostole jest powiedziane, że obłudnie się zachował i że był winny. Tak pisze o nim apostoł Paweł. Jeżeli tak wielki Piotr potrafił fałszywie się zachować i przekreślać Ewangelię Bożą, to co dopiero ktoś mniej obdarowany i mniej zaangażowany w czytanie Pisma Świętego i wierność Słowu Bożemu. Równocześnie z drugiej strony mamy napisane, że szatan przybiera postać anioła światłości, a jego słudzy przybierają postać sług sprawiedliwości. Judasz był tak nie do odróżnienia dla innych wierzących, że gdy Pan Jezus powiedział, że jeden z was mnie wyda, to prawdziwi uczniowie pytali, czy to przypadkiem nie ja. Uczciwy chrześcijanin prędzej samego siebie będzie podejrzewał, że to on jest fałszywy, niż rzuci oskarżenie na Judasza, bo Judasz faktycznie chodził z innymi, uzdrawiał, głosił Ewangelię i miał najlepszego nauczyciela przez 3,5 roku. Nikt nie miał lepszego nauczyciela niż Judasz. A mimo to Judasz jest wyraźnie w Biblii określony jako człowiek, który trafił do piekła i wyraźnie Pan Jezus zaznaczył, że Judasz nie był czysty, Judasz nigdy nie był wierzącym. Zatem zbawienie jest nieutracalne, a list do Hebrajczyków, 10 rozdział, tylko i wyłącznie to mocniej podkreśla. Hebrajczyków 10, 37, 38 jest wyraźnie powiedziane, że jeszcze tylko mała chwila, przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał.
A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę.